drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu codziennika i tak jak to zazwyczaj bywa, chcemy dzisiaj przeczytać dwa fragmenty z książeczki z Biblią na co dzień. Pierwszy z nich z Psalmu 90. Położyłeś winy nasze przed sobą, tajne grzechy nasze w świetle oblicza swego. Drugi natomiast z Ewangelii Mateusza z 6 rozdziału. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Tematyka grzechu jest tematyką bardzo interesującą. Jako chrześcijanie tak naprawdę nie możemy w żaden sposób odmawiać tego, że grzech jest rzeczą realną i że też ma wpływ na nasze życie. W pierwszym odruchu, patrząc na dzisiejsze teksty, na pewno należy zwrócić uwagę na to, że Bóg oczywiście ma pełną wiedzę na temat naszego życia. Bóg doskonale wie, co złego, co nieprawego w naszym życiu jest obecne, ale także można dzisiaj nawiązać oczywiście do tego, że Bóg daje jednak nadzieję również, aby do Niego zawołać, odpuść nam. Dobry ksiądz pewnie powiedziałby jeszcze, że ale zwróćcie uwagę, tam jest napisane, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, co kładzie także pewną odpowiedzialność na nas. Jeżeli jednak mówimy o grzechu, to dzisiaj, troszeczkę też nawiązując do tego, jakie są okoliczności kręcenia tego materiału dzisiaj, czyli moje trochę niedomaganie zdrowotne, chciałbym nawiązać do takiej myśli, która była obecna także i w Biblii przez wiele lat. Otóż, że choroba bardzo często jest efektem grzechu. Jakoś tak się stało, że ludzie sobie to bardzo mocno wdrukowali w myślenie, że jeżeli kogoś cokolwiek złego spotyka, to jest to wina grzechu. Jest to bezpośrednio związane również z tematyką tego, skąd w ogóle zło na tym świecie. I wszystko tak naprawdę sprowadza się do jednej z najstarszych historii, czyli do stworzenia świata, a następnie do wypędzenia z raju. Już tam dowiadujemy się, że tak naprawdę sytuacja człowieka uległa pogorszeniu. Że w efekcie następstw grzechu nie tylko człowiek stał się śmiertelny, ale również na ziemi zagościły najróżniejsze dolegliwości. Czy to dotykające bezpośrednio kobiet, czy te, które dotykały całej ludzkości, czyli trudy najróżniejsze. Do tego również przypisywano pojawienie się jakkolwiek chorób. A więc ta myśl, że choroba i grzech są ze sobą powiązane, można by było nazwać, że ma jakieś podstawy biblijne. Tylko, że jak to zwykle z ludźmi bywa, pewne rzeczy lubimy sobie zrozumieć na swój sposób i troszeczkę tak jakby przekręcić. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na jedną rzecz. Jeżeli gdzieś doszukiwać się związku pomiędzy grzechem a chorobą, to nie związek przyczynowo-skutkowy, ale to, jaką rolę w tym wszystkim pełni Bóg. Przede wszystkim tego, który daje wytchnienie. I Bóg zna to, co w nas chore. Bóg zna to, co niewłaściwe, ale kładzie to przed sobą nie po to, żeby się z tego cieszyć. Ale oba dzisiejsze fragmenty mają nam dać do zrozumienia, że Bóg chce naszego dobra. Bóg kładzie to, co zakryte, zna nas doskonale, zna to, co nas toczy. Bo grzech. Grzech jest bardzo podobny do choroby. Jest czymś, co nam doskwiera. I chce nas od tego Bóg uwolnić. Dlatego dla mnie w każdej chwili,
czy w codzienności, kiedy idę przez życie i kiedy myślę o swoich grzechach, czy w chwili choroby. Wielką nadzieją jest to, że Bóg zna mnie. Ja się nie boję tego, że zna moje grzechy, ale jestem bardzo wdzięczny za to, że właśnie On wie, co mnie toczy i chce to zabrać. Że jest mi wsparciem, że jest mi nadzieją, że jest mi wspomożycielem. A to wrodzi również w sercu to, żeby dzielić się po prostu tym. Także pomimo choroby, pomimo niedomagań, życzę Wam dzisiaj wiele radości z tego, że Bóg ma położone wszystkich nas i wszystko to, co z nami związane przed sobą i że nas prowadzi. Życzę spokojnego dnia i do zobaczenia w kolejnych wydaniach codziennika. Z Bogiem.